Potrącił nastolatkę na przejeździe i odjechał. Konfederacja domaga się komisji śledczej w sprawie śmierci Andrzeja Lepera. Dąbrówka Zabłotnia, trwają prace przy nowym przystanku. Katarzyna Kurek, witam w piątek 12 sierpnia i zapraszam na informacje. W szpitalu przebywa 14-letnia rowerzystka, którą na oznakowanym przejeździe potrącił nieznany sprawca. Policja prowadzi czynności w celu ustalenia tożsamości mężczyzny. Do wypadku doszło w czwartek 11 sierpnia około godziny 15 na ulicy Żółkiewskiego w Radomiu. Z ustaleń policjantów wynika, że nieznany sprawca kierujący pojazdem marki Peugeot podczas omijania pojazdu, który zatrzymał się przed oznakowanym przejazdem dla rowerzystów, potrącił przejeżdżającą z lewej na prawą stronę kierującą rowerem 14-letnią dziewczynkę, po czym oddali się w nieznanym kierunku. Dziewczynka trafiła do szpitala w Radomiu. Policjanci prowadzą czynności mające ustalić przebieg okoliczności oraz kierującego, który potrącił rowerzystkę. Konfederacja domaga się powołania przez Sejm Komisji Śledczej w sprawie śmierci Andrzeja Lepera. W tym celu radomscy przedstawiciele udali się do biur posłów z naszego regionu w celu zebrania podpisów pod przygotowanym wnioskiem. Andrzej Leper był politykiem, rolnikiem i związkowcem, założył partię Samoobrona i był posłem w latach 2001-2007. W tym czasie był również wicepremierem oraz ministrem rolnictwa. Zmarł 5 sierpnia 2011 roku w swoim biurze. Według prokuratury Leper popełnił samobójstwo. Przedstawiciele Konfederacji mają jednak obawy, że prokuratura nie przeprowadziła dokładnego śledztwa w tej sprawie. Stąd też pomysł powołania specjalnej komisji. Jakie byłyby jej działania? Zbadanie prawidłowości działania prokuratury. W szczególności poprzez wyjaśnienie okoliczności śmierci Andrzeja Lepera, nagromadzonych wokół zabezpieczenia śladów z miejsca zdarzenia, między innymi braku odcisków palców na krześle, użytym do powieszenia zmarłego. Wyjaśnienie koincydencji czasowej między śmiercią Andrzeja Lepera a zgonami trójki jego współpracowników, prawników Róży Żarskiej i Ryszarda Kucińskiego oraz byłego doradcy Wiesława Podgórskiego. Do zadań komisji należy będzie również wyjaśnienie potencjalnych motywów udziału osób trzecich w śmierci Andrzeja Lepera. Przedstawiciele ugrupowania nie są przekonani do tego, że Leper mógł popełnić samobójstwo. Jak sami twierdzą, z racji na kontrowersyjne wypowiedzi oraz krytyczny stosunek do różnych ugrupowań i podejmowanych przez nie działań, a także ze względu na możliwą próbę ujawnienia przez niego kompromitujących materiałów, do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Zapłacił za słowa prawdy, za słowa miłości do ukochanej ojczyzny, do braci rolników, do najwyższych wartości, Bóg i honor i ojczyzna. W jego myśli i w jego przekonaniach były na każdym jednym kroku, były na każdy jeden dzień. My domagamy się tego, aby posłowie z naszego okręgu, z ziemi radomskiej, podpisali się pod naszym wnioskiem o powołanie komisji. Po konferencji prasowej członkowie Konfederacji udali się do biur poselskich. Według przekazanych przez nich informacji, trzy biura poselskie Prawa i Sprawiedliwości były otwarte, dlatego też uczestnicy czwartkowej konferencji zostawili w nich stosowne dokumenty. Biura Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego były nieczynne. Członkowie Konfederacji wrzucili dokumenty do skrzynki dla interesantów. Wygodny dojazd do pracy i miejscowości wypoczynkowych ułatwi mieszkańcom Dąbrówki Zabłotniej nowy przystanek kolejowy. PKP rozpoczęły jego budowę między Skarżyskiem Kamienną a Radomiem. Są już ściany peronu, ułożony jest też nowy tor. Nowy przystanek w Dąbrówce Zabłotnej ułatwi mieszkańcom dojazd w kierunku Radomia, Skarżyska Kamiennej i Warszawy. W lipcu PLK rozpoczęły prace przy jego budowie. Wykonawca położył już nowy tor i ułożył ścianki pod budowę pierwszego z dwóch jednokrawędziowych, 200-metrowych peronów. Na przystanku przewidziano wiaty, ławki, czytelne oznakowanie, tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostęp do pociągów ułatwi pochylnie. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostaną stojaki rowerowe. Inwestycja o wartości około 4 milionów złotych realizowana jest z rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Prace mają zakończyć się w czwartym kwartale tego roku.
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza na warsztaty rodzinne Ekologiczny Notes. Zajęcia odbędą się w niedzielę 14 sierpnia o godzinie 13. Zapraszamy dzieci z rodzicami do wspólnej zabawy. Tę zabawę poprowadzą dziewczyny, które przyjadą nas specjalnie z Poznania, które kilka lat temu tworzyły taką inicjatywę o nazwie Cobalt Migrating Platform i zajmują się promocją kultury, sztuki, ale także takiego podejścia ekologicznego w życiu. I również te warsztaty Ekologiczny Notes będą wykorzystywały materiały z recyklingu, tak więc będzie to nie tylko lekcja sztuki i kultury i pewnej wrażliwości estetycznej, ale również i lekcja ekologii. Msza święta, uroczysta zbiórka żołnierzy i piknik dla wszystkich Radomian złożą się na poniedziałkowe obchody Święta Wojska Polskiego. Uroczystości w poniedziałek rozpoczną się o godzinie 12 w kościele garnizonowym mszą świętą w intencji polskich żołnierzy, szczególnie tych służących w garnizonie Radom. Po mszy o godzinie 13 zaplanowano uroczystą zbiórkę na placu Konstytucji 3 maja. Będą wręczane medale i wyróżnienia. Okaże się także, kto został awansowany na wyższy stopień. Sierpień to czas, kiedy Wojsko Polskie obchodzi swoje święto 15 sierpnia i jak co roku również tu w Radomiu przygotowujemy szereg atrakcji, bo oprócz tego wymiaru świętowania, to również chcemy być otwarci na społeczność lokalną, na wszystkich tych, którzy interesują się wojskiem, którzy chcą być bliżej wojska. Później na placu Koraciego i ulicy Żeromskiego, a także w parku imienia Tadeusza Kościuszki odbędzie się piknik wojskowy. Od godziny 14 do godziny 20 na najmłodszych i starszych będą czekały atrakcje. Przygotują je Wojskowe Centrum Rekrutacji, 42 Baza Lotnictwa Szkolnego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i 6 Mazowiecka Brygada WOT. Będzie też Straż Pożarna i Policja. Na pikniku wojskowym nie może zabraknąć wystawy sprzętu. Zobaczymy m.in. czołg Leopard, kołowy transporter opancerzony Rosomak czy moździerz samobieżny Rak. Najmłodszych na pewno ucieszy ścianka wspinaczkowa. Na ustawionej na placu Koraciego scenie zobaczymy nie tylko artystów związanych z 42 Bazą Lotnictwa Szkolnego i naszym klubem garnizonowym, ale także reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Ten proces dalej będzie się rozwijał. Oczywiście mamy coraz więcej chętnych do terytorialnej służby wojskowej. Realizujemy w tej chwili już końcówka zadań związanych z służbą do uczelni wojskowych, czyli tych kandydatów. Ponad 250 wniosków, które wpłynęły, jeżeli chodzi o WCR w Radomiu. Około 100 osób dostało się do uczelni wojskowych, tych naszych akademii wojskowych. Także realizacja i promocja służby wojskowej jest realizowana tym procesem ciągłym. Ministerstwo Obrony Narodowej z okazji Święta Wojska Polskiego organizuje kilkadziesiąt pikników w całej Polsce. W każdym województwie zaplanowano 3. W Grójcu impreza odbędzie się dzień wcześniej, w niedzielę, w tych samych godzinach. Tylko 2 dni zostały do wyprawy rowerowej Co za jazda Wierzbica. Nadal można się zapisać. W najbliższą niedzielę 14 sierpnia peleton rowerzystów przejedzie ulicami Radomia, aby pokonać wyznaczoną trasę liczącą około 41 km i finiszować w Wierzbicy, gdzie rowerzystów ugości wójt gminy Zdzisław Dulias. W wyprawie Co za jazda może wziąć udział każdy, kto chce spędzić czas aktywnie i w wyjątkowym towarzystwie miłośników jednośladów. Zbiórka jak zwykle o godzinie 9.30 na rynku przed Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Peleton rowerzystów pod eskortą policji i pogotowia wyruszy o godzinie 10. Postój wraz z poczęstunkiem przygotowanym przez lokalne koło gospodyń został zaplanowany nad zalewem w Jastrzębiu. Trasa przebiega zarówno przez drogi asfaltowe, szutrowe, jak i polne ścieżki. Nie będzie jednak bardzo trudnych do pokonania odcinków. Mamy wytoczoną trasę objeżdżającą dookoła zalew, który powstał po wykopaliskach cementowni. Także piękne widoki, lazurowa woda, tam na teren nie można wjechać, ale będziemy mogli objechać i zobaczyć sobie, jak to wygląda. Myślę, że to będzie bardzo atrakcyjne dla wszystkich, bo mało osób wie, że coś takiego w okolicach Radomia jest. Aby wziąć udział w wyprawie, należy wysłać SMS o treści jazda.wierzbica.imię, nazwisko na numer 7248.
Na mecie na rowerzystów będą czekać kiełbaski, napoje i konkursy z nagrodami. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem starosty radomskiego Waldemara Trelki i prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Sezon rowerowych wypraw zakończymy jak zwykle w Rzeczniowie. Tam będzie impreza, tam będą koncerty, tam będzie duży festyn, także więcej szczegółów już niedługo, ale tam naprawdę będzie działo się bardzo, bardzo dużo. Szczegóły wydarzenia wkrótce. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.